Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i posłuchajcie tego. Słyszycie coś? Cisza. Dzieciaki poszły do szkoły. Takie <laughs> słuchajcie, w Irlandii dzieciaki właśnie poszły do szkoły, w tym moja córka. W końcu mam ciszę i spokój w domu. Nie ma latania, łażenia, zawracania gitary. W końcu można się skupić na tym, co się robi. Tak więc dzisiaj mały newsik. Wargaming poinformował nas o święcie pracy, oczywiście amerykańskim święcie pracy, ale również mamy operację od 2 września do 3. Będziemy mogli zdobyć sreberko. Takie jest. Mamy razy dwa od pojazdu 3 do 10. Dodatkowo dostaniemy taki emblem. Dodatkowo, słuchajcie, jest zniżka 50% na. Żarło dla załogantów, jak i również na różne osprzęty typu małe zestawy naprawcze itd. Aż 50%. Pamiętacie ten myk, gdzie wszyscy kiedyś najpierw nakupili sobie tych rzeczy, a później można było to zatrzymać, tak żeby nam podwójnie tego nie zliczało. Dodatkowo słuchajcie, za 3 zwycięstwa w bitwach, mamy później doświadczenie razy 3, tak więc warto. Naprawdę, jeżeli ktoś grinduje pojazdy, to warto, ale dodatkowo mamy jeszcze, słuchajcie, aż 7 pakietów pojazdów, i są zniżki na te pakiety aż do 75%. I taki w sumie najlepszy, chyba, pakiet, albo w sumie dwa najlepsze pakiety, jeżeli ktoś oczywiście szuka pojazdów premium. Nie namawiam tutaj tych, którzy już mają tych premek dość dużo, ale Zobaczcie choćby nawet na te ceny. Słuchajcie, trzy pojazdy premium, w tym jest pojazd Kartofel, czyli M6A2E1, oczywiście pojazd z losowaniem tylko do dziewiątek, jest to amerykańska Premka czołg Ciężki, jeden z fajniejszych, można powiedzieć, pojazdów, przynajmniej dla mnie. Dodatkowo, słuchajcie, jest tutaj jeszcze luwen czyli niemiecki czołg Ciężki i Magic brytyjski Atomic Centurion. Jeden z najlepszych czołgów średnich na ósmym poziomie. Słuchajcie, dodatkowo mamy razy dwa busta, jeśli chodzi o srebro, i za to sobie tylko krzyczą 14 tysięcy golda. Słuchajcie, śmieszna kwota. Naprawdę śmieszna kwota. Po samego lwa możemy kupić chyba około 12 tysięcy, czy coś koło tego. Nie chcę tutaj kłamać, ale mamy trzy pojazdy za. Słuchajcie, no. Ech, czasami ręce mi opadają, bo ja na te pojazdy zdecydowanie dużo wydawałem, a teraz mamy takie fajne promocje. Dlatego chciałem nabyć Karnawrona, tą nową Premkę Palladyna tego i zdecydowałem, że nie, nie będę na razie tego pojazdu nabywał. Z tego względu, że poczekam właśnie na taką promocję, a to jest naprawdę coś pięknego. Jeśli za trzy pojazdy wydajemy śmieszne kwoty, tak jak choćby nawet w przypadku tych. Trzech pojazdów. I teraz jeszcze zobaczcie jeden zestaw, który jest warty uwagi: i mamy tutaj Wafla na magazynku, czyli Borsica Reina. Dodatkowo mamy jeszcze fałkę 16801, czyli tego Macher Brachera. I dodatkowo jeszcze tutaj mamy Meda japońskiego, czyli Sta2, jeden również swojniejszych pojazdów. Plus. Progetto M35 Mod 4. Słuchajcie, za te cztery pojazdy naprawdę dobre premki. No nie wiem, nie grałem tym Macher Bracherem, ale te trzy pojazdy posiadam w garażu i... Uwierzcie mi, to są naprawdę niezłe pojazdy, jeśli chodzi o zarabiaczki, i za te cztery pojazdy, słuchajcie, tu Wargaming sobie tylko żąda 13 800. Naprawdę, no ceny powalają z nóg, jeśli ktoś szuka pojazdów premium, a tych pojazdów jest jeszcze więcej, ale tamte raczej takie można powiedzieć, średnie okazje. Te, które mi akurat najbardziej podpasowały, no to te właśnie wam przedstawiłem i to są naprawdę warte premki do zakupu. Jeśli ktoś szuka Premek ogólnie pojazdów do zarabiania, myślę, że to jest niezła okazja. Od 30 sierpnia do 3 września mamy dodatkowe misje do wykonania, dodatkowe nagrody, również emblematy, grille, nie grille, jakieś barbecue, kingi i tak i tak dalej. I słuchajcie, to jest amerykański dzień pracy, wypada on akurat właśnie w poniedziałek, 2 września. My będziemy pewnie wspominali, 1 wrzesień. Nie wiem dlaczego akurat Wargaming o tym nie wspomina. Dla nas to chyba będzie zdecydowanie bardziej ważniejszy dzień 1 września. W każdym razie słuchajcie, taki newsik. Jeśli mówię, ktoś szuka Premek, jest dobra okazja. Tak więc już od 30 sierpnia te zestawy będą dostępne w sklepie Premium. Warto zerknąć, jeśli ktoś oczywiście szuka czołgów Premium. Z mojej strony to wszystko. No i cóż, do usłyszenia następnym razem. Hej!